6. Nie tak, jeszcze raz. Siemanko, z tej strony Adi. Witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć, siemanko, z tej strony Adi. Postanowiłem dzisiaj sobie nagrać po raz kolejny Fallout New Vegas. Ostatnio mam troszkę dużo pracy, troszkę dużo zajęć. Nagrywam strasznie dużo materiałów. Jak sami wiecie, zacząłem nagrywać Black Mesa, zacząłem nagrywać Borderlands 2. Także jest naprawdę co robić, a trzeba także pracować, żeby jakoś zarabiać na życie w normalnej pracy. Bo jak wiecie, przynajmniej na razie na YouTubie nie zarabiam nic, nie mam żadnych tam partnerstw. Może kiedyś to się zmieni, jednakże robię to czysto na razie hobbystycznie. Skończyliśmy naszą przygodę w Fallout New Vegas w tym miejscu. Przed chwileczką, znaczy w poprzednim odcinku, nie przed żadną chwileczką, rozmawialiśmy tutaj z jakimś świrem. Tutaj widzicie, wszystko płonie. Coś tutaj się stało niedobrego. Zapomniałem już, szczerze powiedziawszy, dokąd zmierzam, ale chyba szukam jakichś śladów człowieka, który po prostu do mnie kiedyś strzelał. Teraz atakuje mnie jakiś skorpion, widzicie? Strzelimy sobie w niego dwa razy. Albo i trzy. I już on nie żyje. Ale ugryzł mnie chyba tym swoim jadem i coś dzieje się ze mną, niestety, moi mili, niedobrego. Przeładuję sobie broń. I jestem gotowy do akcji. Jestem gotowy do walki. Jestem gotowy do podjęcia konfrontacji z każdym. Zobaczę w Pip-Boyu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się prezentuje. Jestem troszeczkę napoczęty. Fajnie by było gdzieś się przespać, fajnie by było gdzieś się zdrzemnąć. Jednakże nie mam na to teraz szans, nie mam takowych możliwości. Dobra. Aha, poczekajcie. Dawać Pip-Boya. Spróbuję tutaj troszeczkę różne rzeczy sobie poreperować, o ile się da. Chwileczkę. Może jakieś ubrania da się troszeczkę podreperować. Ostatnio chyba wyrzuciłem troszkę szpargałów. O, tutaj coś się da jeszcze zreperować. Dobra, wychodzę stąd i zmierzam dalej. Nie wiem, czy tam przypadkiem na wprost mnie, naprzeciwko, nie są jacyś wrogowie, jak to widzicie. Uhu, robi się chyba niebezpiecznie. Poczekajcie, postaram się schować broń, bo na razie nie wyglądają na agresywnych. Schowam także pięści, ale jednakże będę czujny i się do nich postaram jakoś, o, jestem już i tak zauważony, podkraść. Nie zrobili się na czerwono, nie zrobili się czerwoni, więc chyba są raczej tak przyjemnie usposobieni do mnie, na przyjemnie nastawieni. It's useful that you happen by. I want you to witness the fate of the town of Nipton, to memorize every detail. And then, when you move on, I want you to teach everyone you meet the lesson that Kaisar's Legion taught here, especially any NCR troops you run across. Where to begin? That they are weak, and we are strong? This much was known already. But the depths of their moral sickness, their disillusion? Nipton serves as the perfect object lesson. Nipton was a wicked place, debased and corrupt. It served all comers, so long as they paid. Profligate troops, powder gangers, men of the Legion, such as myself. People here didn't care. It was a town of whores. Jasno, dziwek, kochani. The town agreed to lead those it had sheltered into a trap.
Only when I sprang it did they realize they were caught inside it too. Yes, and herded them to the center of town. I told them their sins, the foremost being disloyalty. I told them that when legionaries are disloyal, some are punished, the others made to watch. And I announced the lottery. Each clutched his ticket, hoping it would set him free. Each did nothing. Even when shock, człowieku. Dragged away to be killed. Ha! Innocent. Hardly. Cowardly, though. They outnumbered us. Yet not once did they try to resist. They stood and watched as their fellows were butchered, crucified. Nieźle okrutna ekipa, co? One by one. They stood and hoped their turn would not come. Each cared only for himself. As are all crimes, if you feel strongly about it, attack us, and soon you won't feel a thing. Legioniści. Okropna ekipa. Nie muszę już się czaić, bo jestem zauważony. Poza tym na razie nie mam z nimi napięku. Na razie nie chcą mi nic zrobić złego. Aczkolwiek może to się zmienić. Okrutnicy, okrutnicy. Nic tutaj nie ma w tej skrzyneczce. Sprawdzę P-Boya. Albo zresztą nic nie będę sprawdzał. Troszeczkę tutaj się powłóczę. Wejdę może do tej Nipton Hall, o ile się da. Jest to ratusz tego miasteczka. O Jezus, ciekawa sprawa. Ktoś do mnie strzela? Czy mi się tylko zdaje? Chyba coś mi się tylko zdawało. Nie chcę stroju pustynnego osadnika, ale czuję, że warto. Fuck. Urwało mi rękę. Strasznie mnie pokaleczyło, nie wiem co. Wybuchnął ten po prostu monitorek chyba. Czuję, że tutaj więcej może być takich, że tak powiem, pułapeczek. Niezła tutaj musiała być masakra, co moi kochani? Wiecie o czym marzę? O wyrku, o zdrzemnięciu się chociaż paru godzinek, żeby zregenerować swoje siły. No właśnie. Muszę się przespać. Tylko gdzie? Same ubi... O, tylko ręce mam. Zaraz mnie załatwią. Zaraz mnie ta spora normalnie załatwi. Zagryzły mnie wilki. Jezus święty, ależ pech. No nic, trudno. Są mi takie sytuacje w życiu. Już wiem chociaż czego tam się spodziewać i po prostu na chwileczkę stąd sobie wyjdę. Wezmę do ręki inną broń. No i coż mogę powiedzieć? Chyba się z nimi postaram rozprawić, nie? Tutaj nie mam żadnych naboi, albo po prostu na razie oleję ten pomieszczenie, oleję ten budynek. Bo jest tam dla mnie zbyt niebezpiecznie. Tutaj są jakieś chatki, może w którejś z nich znajdę łóżko. Żeby zregenerować swoje... O, siły. Marzyłem o tym, moi kochani. Zapadnę teraz w głęboki sen na 12 godzin. Coś fantastycznego. Oj, czuję jak się regeneruje. Czuję jak moje siły wracają. Kufer pusty, niepotrzebnie go otwieram. Wyjście. Ciemno jest na dworze, ciemno jest na zewnątrz, jest chyba głęboka noc. Poplądruję tutaj troszeczkę. Może uda się coś fajnego znaleźć, na przykład mielonkę. Garnek mi jest niestety niepotrzebny. Papieroski. Może przydadzą się, może coś za nie uda się
ciekawego kupić lub je na coś ciekawego wymienić. Prześpisz jeszcze troszkę, bo tak jak mówiłem, na zewnątrz jest głęboka noc. Na zewnątrz jest bardzo, bardzo teraz ciemno, a nie lubię po tej pustyni wędrować nocą. Dobra, o! Już jest jaśniutko. Zasejwujemy sobie grę. I wyjdziemy na zewnątrz. Piękna, słoneczna pogoda. Aż chce się spacerować. Troszeczkę tutaj pokrążę. I ruszę w wytyczonym kierunku. Ruszę po prostu w poszukiwaniu mojego oprawcy, człowieka, który chciał mnie zamordować, który do mnie strzelał na pustyni, który niemalże odstrzelił mi moją głowę. Piękne krajobrazy, pustynne, tu jakiś przejazd kolejowy. Zamknięty, co wskazuje na to, że powinien tutaj zaraz pojawić się jakiś ekspres. Nic nie jedzie, chyba mogę sobie spokojnie przejść. Poczekajcie, ja jakąś tutaj sobie... O, poczekajcie, tu jest Magnum. Tu jest takie coś. Jeszcze miałem chyba jeden karabinek, poczekajcie, ciekawy, interesujący. Rękawice, o, standardowy karabin wojskowy. Postaram się sobie go przypisać na piąteczkę. Na piąteczkę, jak to się przypisywało, moi mili. No nie pamiętam. Na trójkę go przypiszę. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Może na piąteczkę nie można nic przypisywać. Jak to się robiło? O! Teraz go mam na trójeczce chyba. Jedyneczka. Tak, trójeczka. Okej. Zapisujemy stan gry i maszerujemy dalej. O, cóż tam czerwonego leży? Chyba jakiś słupeczek tylko. Niegroźny. Po tej akcji z wilkami przed chwilą, w której zginąłem, obawiam się wszystkiego. Ja pierdziel, to była jakaś normalnie mina. Niezłe jajca. A jestem naiwny, że na to nadepnąłem. A jejku, jejku. Oho! Fak, co tu się dzieje? Nie no, zwiewam, po prostu zwiewam. Skoro oni do mnie w ogóle strzelają? No nie no, muszę zwiewać, bo mnie koleś ubije. Normalnie ubije mnie i ukaleczy. Strzela do mnie jak do kaczki. Zaraz mnie trafi. Patała jeden. Nieźle, nieźle mnie potraktowali. Spieprzam stamtąd. O Jezus, idę już jak jakiś inwalida wojenny. Ja tam zaraz wrócę, moi mili. Tylko poczekajcie, postaram się troszeczkę znowu zregenerować siły. Bo teraz, patrzcie, wyglądam chyba jak umarlak. O, oczywiście, ledwo. Ledwo co. Uszedłem z życiem. O, idę jak inwalida wojenny. Ale przyznajcie, potraktowali mnie dość nieprzyjaźnie. Potraktowali mnie jak jakiegoś, nie wiem, intruza. A miałem przecież pokojowe zamiary.
Gdzie jest jakiś wyroch? O. Niestety nic z tym nie zrobię. Warsztat amunicyjny. Można sobie tutaj konstruować pewnie broń. Ogórka sobie zjem. Korniszonka. I położę się zaraz na wyro. Na wyro. To znowu będzie noc. Jezus, ile ja mam spać teraz. Ajajajajajajaj. Prześpię się i zregeneruję sobie siły. A następnie ruszę, żeby zemścić się na tym rzezimieszku, który do mnie tak gwałtownie, tak ostro strzelał. No co, może nawet lepiej będzie się z nim spotkać. Tylko sprawdzę, czy wszystko wróciło do normy. Co to się stało? Czemu mi się Pip-Boy nie włącza, tylko się robi... jakaś latarka się jakby włączyła, nie wiem co to było. Poczekajcie, pokażcie. Niezły, chyba mam jakiś noktowizor. Dobra, idziemy. Tu sobie zapiszę stan gry. Bo widzieliście sami, co mnie tam spotkać może. Pokażcie ten noktowizor. A nie, tu on nie działa. A ja tam może włączałem po prostu... Nie wiem, o co chodzi. Chyba jakąś latareczkę mam na czole, wiecie? I po prostu ją aktywowałem w pomieszczeniu. Ona mi coś dawała, na zewnątrz niestety mi nic nie daje. Ciekawe, kto mnie tam zaatakował. I ciekawe, czy tak naprawdę jestem w stanie go pokonać, czy jestem w stanie mu sprostać. Tu jakieś przyczepki. No tu też się szło pewnie przespać w środku. Tak, leżą jakieś łóżeczka. Karton papierosów biorę. Puszkę jedną wziąłem, jakby trzeba było do kogoś rzucić. Muszę teraz jakoś podejść tego typa. Bo powiem wam, był strasznie drażliwy i muszę uważać, żeby znowu nie najść na tą pułapkę, żeby na nią nie nastąpić. Bo oderwało mi chyba rękę, nogę i kurczę połowę karku. Ale już teraz jestem mądrzejszy. Bardziej doświadczony. Bo wiem, co tam po prostu mnie może spotkać. Postaram się jakoś skradać, postaram się jakoś iść boczkiem, żeby nie zostać wypatrzonym, bo w dalekim kontakcie, ajajaj, to niestety na razie mam małe, na razie mam nikłe, na razie mam praktycznie zerowe szanse z przeciwnikami. Cóż tutaj za plaga much? Nie wiem, co to tam fruwało, nie wiem, co tam latało, czy to tylko zawirowanie jakiegoś piasku pustynnego, czy po prostu jakaś chmara moskitów. A nieważne. Zacznę się już może skradać tutaj boczkiem. Moi mili. To może mnie nie wypatrzą. Jakieś buteleczki. Buteleczki też puste. O, tam są chyba, co? Nie. Przydałaby się jakaś snajpereczka, taka jak z intra w tej grze. O, jest ktoś tutaj. Przede mną mniej więcej. Widzę czerwoną plamkę. Tylko gdzie? U góry gdzieś? Nie wiem, gdzie ten typ się znajduje. Chyba gdzieś u góry jest. No przecież nie w skale. O, ho, 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 brachu. Nie żyje przyjemniaczek. Zobaczymy, co tam przy sobie miał. O, pancerz metalowy chyba. Dobra sprawa, co? Biorę. Taśma klejąca niepotrzebna. Odlot, kowbojski wielostrzałowiec. Biorę. Biorę granatnik. Dobrze, że nie strzelał do mnie z tego granatnika, tylko podbieg. Kapsle biorę. Odlot, a wezmę. Łyżki nie chcę. Przeciążony jestem, poczekajcie. Pokombinuję w tym Pip-Boyu troszkę. Może coś będę musiał zreperować.
Tasak chyba wyrzucę. I poczekajcie, spróbuję ubrać ten jego pancerz metalowy, który mi daje całkiem przyzwoitą ochronę. Nie mogę w nim biegać. Ojej, szkoda, poczekajcie, coś wyrzucę. To mi nie jest potrzebne. Ich, sam nie wiem, poczekajcie, co by tutaj wyrzucić. Granatniki mam 2, to jeden zreperuję. Karabiny na gryzanie mam 2, jednakże mogę chyba jeden wyrzucić, co? Wyrzucam. Może teraz pójdę. Jeszcze nie. Jestem, moi kochani, obciążony. Patrzcie, i tu strasznie obciążony. To wyrzucę i ten karabin na gryzonie. Młot. Waga 8,5. Strzelba jednostrzałowa. Sam nie wiem, co zrobić, kochani. Wojski wielostrzałowiec, to bym chciał zostawić. O, zreperuję to. Jeszcze troszkę rzeczy tylko wyrzucę i będzie gitara. To chyba wyrzucę. Ajaja, jeszcze troszeczkę i będę... Po prostu wystarczająco już leciutki, żeby wędrować. Jeszcze coś. Jejku, jeszcze coś. Teraz idę. Trudno, wyrzuciłem pancerz. Chociaż ten pancerz, szczerze powiedziawszy, troszeczkę mi go żal. Co ja zrobiłem? Wziąłem to znowu chyba. O nic, idę. Wziąłem karabin na gryzonie, ponieważ miałem jeszcze troszeczkę miejsca po wyrzuceniu tego, skórzanego pancerzyku. No, uwaga, czyli coś się zaraz działo. Spokojniutko sobie tędy pójdziemy, przedrzemy się. Trzeba naprawdę uważać teraz, moi mili. Pójdziemy teraz troszkę z żwawszym kroczkiem. Jednakże cały czas się bacznie rozglądając. Żeby nie zostać niemile zaskoczonym. O, ktoś tutaj się czai, widzicie? Żeby nie zginął, moi mili. Poczekajcie. Nasuwają do mnie z jakichś karabinów maszynowych. Co nie jest zbyt przyjemne. Patrzcie, jeszcze żyją. Mam pomysł. Obym go zdążył zrealizować. Muszę troszeczkę się podleczyć. Momencik. Kurczę, nie mam zbytnio czym. Niedobrze. Nie wiem, co tutaj by przekąsić, żeby... troszeczkę odżyć. Wezmę, zjem jedną kukurydzę na razie. Jakaś apteczka by mi się przydała, bym sobie troszeczkę podcerował rany. Bo zaraz naprawdę mogę zginąć.
Wziąłem psycho, będę ich do nich bardziej walił teraz. Ten nie ma szans, patrzcie. Dobra, tego załatwiłem. Czekamy na następnego w ukryciu. Ten też chyba nie przeżyje, co? Dobre miejsce mam. Pięknie ich pojechałem. Bitches. Ja ich po prostu pozwolę sobie okradnąć. Okradnę ich. Naboje biorę. Biorę pistolet maszynowy. Łuskę biorę. Czapki nie chcę. Drugie zwłoki. Biorę pancerz metalowy tylko po to, moi mili, tylko po to, by sobie zreperować mój pancerz metalowy. Czyli naciskam Pip-Boya. Wygląd, pancerz metalowy. Naprawa i już. Karabiny, tak samo. Uzbrojenie, bo mam dwa karabiny maszynowe. A gdzieś je tutaj miałem, jest karabin maszynowy. No zobaczymy, co jest wart, nie? Zapiszemy sobie stan gry i ruszymy dalej. Ale piękna broń. Chociaż ten karabin wojskowy też bardzo mi się podobał. Dobrze, że ukryłem się, tak szczerze powiedziawszy, z tą skałką, bo powiem wam, myślałem, że to wszystko dla mnie marnie się już skończy, że drugi raz zobaczycie w tym odcinku mój zgon. Jednakże jakoś tam przetrwałem. Aczkolwiek czuję ogromną potrzebę drzemki. I czuję, że to nie koniec moich problemów. Nie wygląda to miejsce zbyt przyjaźnie, ne? Też tak uważam. Nie wiem, gdzie mam zmierzać. Czy tam górą, czy może dołem? To jakieś wieże? Jakaś wartownia? I co o tym sądzicie? Udam się do tej wartowni sprawdzić, co tam jest. Cały czas się skradam. Teraz przestałem dopiero. Na pewno znajdę tu jakąś amunicję, tak? Troszeczkę wziąłem ciekawych rzeczy. Jeszcze nie wiem, ale sądzę, że na pewno mi się do czegoś przydadzą. Jeszcze nie wiem do czego, ale na pewno do czegoś tam mi się przydadzą. Jestem na Rancho Wolf. Rancho Wolfhorn. Nie jest to miejsce zbyt przyjemne. Nie wygląda przynajmniej zbyt przyjemnie. Tu się zdrzemnę, żeby troszeczkę... Tak jest łóżko, tak jak się spodziewałem, żeby troszeczkę zregenerować ranki. 12 godzin standardowo. To jest okres, który w zupełności mi wystarcza, żeby troszeczkę się odświeżyć. Jeszcze przydałby się jakiś pryszniczek. A, jest. Co się stało? Co się stało, moi mili? Chyba coś mi się śniło. Wyszedłem z głębokiego snu i taki jakiś efekt wizualny się zrobił. Co jest w szafce? Pałka policyjna. Co ja zrobiłem teraz? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Coś wziąłem chyba. Tak, wziąłem te wszystkie rzeczy, wiecie? A nacisnąłem przez przypadek. Brzytwę wezmę, a tą pałkę policyjną po prostu wyrzucę, bo jest mi niepotrzebna. Tutaj jest ona. Jeszcze jestem obciążony.
Wyrzucę ten karabin na gryzonie, bo szczerze powiedziawszy, że mam takie fajne bronie, że ten karabin na gryzonie nie jest mi do niczego nie jest mi potrzebny. Co jak wychodzę na zewnątrz, jest noc. Piękne niebo, niestety nie ma żadnych na nim gwiazd. I cóż, moi mili, zapiszę sobie tutaj tą grę. I kolejne przygody rozpocznę już w następnym odcinku Fallout New Vegas. Dobra, teraz będę się z wami żegnał, grało się fajnie. Aczkolwiek raz zginąłem, raz byłem bliski śmierci, jednakże sobie poradziłem z tymi oprychami. Dobra, trzymajcie się, cześć, pa pa, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa, cześć.